Pieszki Agnieszki. Tekst Agnieszka Kazała, ilustracje Agnieszka Kazała. Rudy. Przecież nie uciekł. Odszedł tylko na chwileczkę, zatrzymał się przy krzaczku, bo coś tam ważnego tkwiło i nagle nikogo nie było. A kiedy się błąkał samotny pod lasem, marzył o ciepłej kaszy, o bieganiu przy nodze, aportowaniu patyka, o tym, że go ktoś z miłością dotyka, o przytulaniu i zabawach z dzieckiem, o posłaniu własnym i własnej miseczce, o ciepłym głosie, który słyszał nieraz. Chodź, idziemy na spacer. A teraz zimno, ciemno i strasznie, chyba ze strachu nie zaśnie. A kiedy zmęczony, wpadł w otwarte ręce i poczuł na pyszczku łzy ciepłe, dziecięce i usłyszał. Myślałam, że cię straciłam. Nie uciekaj już nigdy więcej. Zrobiło mu się dobrze i wstyd. Arkan. Gdy nikt nie patrzy, spróbuję dywanu i mamy czerwonej piżamy i sznurówek taty. Zajrzy do skarpet, do pralki i do szafy, obliże misia małej Klary. Pod komodę pójdą za nim okulary. Na drzwiach poostrzy pazury, pozagląda w różne dziury. I za kaloryferem posłucha, i pod biurkiem porozciąga papucie i szelki, ponadgryza wszystkie muszelki. A gdy zdąży zrobić na środku pokoju kałuże, pójdzie dalej. Przecież nie będzie się wstydził dłużej. Fifik. Powiedziała Kasia do Joli, że jej pieska wszystko boli, bo schował się pod łóżkiem i nie rusza nawet uszkiem. A on się schował, bo był zziajany i zapadł w sen niespodziewany. Pela. Przynieś kapeć, przyniesie. Podnieś gazetę, pogniecie. Podaj łapę, to poda, a wokół stołu bez proszenia pogoni. Bazyl. Włożyli go do koszyka i powiedzieli śpi. Lecz jak tu spać, gdy sen oczu nie zamyka, a świat taki ciekawy? Więc płakał i skomlał żałośnie, aż zdjęli kocyk i nie czekali, że zaśnie. I szalał ze szczęścia na białej pościeli, aż spostrzegł wreszcie, że wszyscy zasnęli. Aksio. Dla Aksia najważniejszy jest spacer. Wtedy cieszy się i skacze. Smycz ciągnie i jak najprędzej chce już pobiec i powąchać kaczeńce. Ale żeby łąka była czysta, po nim sprząta mała Emilka, bo wie, że nie jest przyjemnie, gdy się sandałkiem w coś wdepnie. I choć ma zaledwie 5 lat, to już umie dbać o świat. A on wdzięczny jest jej oczywiście, bo nikt źle o nim już nie pomyśli. Azor. Azor nie był już młodym psem i z niejednej jadł miseczki. Często był głodny i miał dużo pcheł i nie miał go kto przytulić do serca. Kiedy znalazła go moja mama, umyła i nakarmiła. To był łagodny, choć ostry miał kieł, bo dobra była z niego psina. A kiedy zginął i poszedł do psiego nieba, to długo po nim płakałam. I nie dlatego, że było trzeba, lecz że go bardzo kochałam.